Cześć, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku vloga Fit 50-latek w drodze. Podsumowanie minionego tygodnia. W zasadzie wszystko przebiegło zgodnie z planem, oprócz piątkowego treningu, który musiałem zrobić w Chełmie. I jako, że to były nogi, wybrałem siłownię Darka Wyrostka, Wyrostek Gym, gdyż to jest w zasadzie najlepsza pod tym względem siłownia w Chełmie. Żadna inna nie dysponuje takim wachlarzem sprzętu do treningu nóg jak siłownia Wyrostek Gym. Także spokojnie mogłem zrobić trening, chociaż mój trening może nie jest aż tak wymagający, ale jeżeli ktoś faktycznie potrzebuje różnego rodzaju maszyn do przysiadów, to tylko tam w żadnej innej siłowni takich maszyn nie znajdziemy. Także ja wykonałem swój standardowy trening piątkowy, czyli tutaj nie robiłem dropsetu, więc mogłem go spokojnie wykonać sam. Nie potrzebowałem tutaj pomocy mojej ekipy z Projekt 50. Później oczywiście po suwnicy wykroki, później prostowanie i uginanie nóg w serii łączonej. Następnie przywodzenie, odwodzenie i kolejne już uginanie w staniu lub na dwóch głowy. Także dwa ćwiczenia na dwóch głowy. To tyle w zasadzie. Trening musiałem zrobić w miarę szybko. Zajął mi niewiele ponad godzinę. Generalnie bardzo, bardzo fajna siłownia, także polecam, kto jeszcze nie był, bo jest to chyba ostatnio otwarta siłownia, najnowsza chełmska siłownia. Kto nie był, to zapraszam. Na tą chwilę jakiś kilogram przybyło wagi i forma, uważam, że bez zmian, więc chyba to wszystko idzie w dobrym kierunku. Jeszcze do czerwca mam zamiar troszeczkę pobyć w tym na tym dodatnim bilansie kalorycznym i może troszeczkę dodać tej masy mięśniowej, ale na tyle robię to, żeby nie nabrać tłuszczu, tylko jakościową masę mięśniową. Natomiast w czerwcu pewnie rozpocznę redukcję, żeby gdzieś tam na koniec wakacji jakąś tam zadowalającą formę osiągnąć. Także to tyle z tego tygodnia. Pozdrawiam wszystkich. Cześć.